edukacji miejskiej, że na przykład nasze dzieci w okresie grzewczym powinny nasze dzieci szkolne jeździć komunikacją miejską za darmo. Jest też taki pomysł poddany przez mieszkańców, że w tym okresie, kiedy można byłoby korzystać z komunikacji miejskiej, biletem mógłby być na przykład dowód rejestracyjny samochodu zarejestrowanego w Oświęcimiu. To też taki pomysł, ale jest, proszę Państwa, jeden warunek. Trzeba zreformować, ja nie mówię MZK, ale trzeba zreformować rozkład jazdy, który po prostu chyba od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat był w ogóle niezmieniany. W mieście Oświęcimiu powstaje wiele nowych, atrakcyjnych miejsc, do których komunikacja miejska nie dociera. Rozmawiałem z pracownikami Syntosu, największego zakładu pracy w naszym mieście. Oni powiedzieli, jeżeli by mieli pewność, że za 27 w odległości 100 metrów od miejsca zamieszkania będzie autobus i 15 po trzeciej będzie pod Syntosem autobus, który odwiezie, to oni nie przyjadą do pracy samochodami, więc na pewno trzeba byłoby się przyjrzeć rozkładowi jazdy i tyle, który jest niezmieniany, trzeba byłoby go dopasować, drodzy Państwo, do potrzeb naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, mam też taki jeden pomysł, który Pan Prezydent albo nie podchwycił, albo go nie zrozumieli. Ja to nazwałem abolicja długów rodzinnych 60%. Abolicja długów rodzinnych 60% to jest te 30%, których nie stać na to, żeby nawet złotówkę dołożyli do wymiany pieców. Te rodziny, mam na myśli, te abolicja długów rodzinnych 60%, to mam na myśli te rodziny, których budżet rodzinny albo z budżetu rodzinnego 60% idzie na zapłacenie rachunków. Prąd, woda, gaz, opłata za mieszkanie. To nie są rodziny patologiczne. To można oczywiście skonsultować z GOPS-em, z MOPS-em. To nie jest patologia, to są rodziny wielodzietne, może pozbawione pracy, może tylko jedna osoba pracuje. To są rodziny, które są nękane permanentnie informacjami, że nie zapłaciły rachunków. Non-stop puka do nich komornik. Te osoby nie zapłacą tych rachunków i możemy się temu przyglądać biernie albo czynnie, bo efekt końcowy będzie tylko jeden. W pewnym momencie będzie musiała pójść decyzja, że trzeba po prostu ich eksmitować. Gdzie my ich eksmitujemy? Nie ma gdzie, więc trzeba się zająć tymi rodzinami w ścisłym kontakcie z naszym MOPS-em, żeby wygenerować te rodziny i dać im odpowiednie wsparcie. Normalne wsparcie finansowe, może jakąś kwotą albo po prostu zniżką za opłaty. Nie wiem, ile to będzie kosztować, mam wgląd do budżetu, ale mam zamiar jako prezydent miasta się tymi kwestiami zająć. Drodzy Państwo, tutaj sobie mógł mówić jazdy urząd, otwarty ratusz, drodzy Państwo, nie chcę zrobić nic innego, jak powiedzieć to, co się działo w starostwie. Urząd Starostwa jest otwarty dla Państwa. Dobrze wiecie, że zadzwonić do mnie możecie o każdej porze dnia i nocy. Zawsze odbieram albo odpisuję. Tego nie ma w Urzędzie Miasta. Ja sobie postrzegam pracę jako starostę, jako prezydenta miasta, jako misję i służbę. Trzeba służyć mieszkańcom, nie kryć się za zastępcami, tylko po prostu stawiać czoła bezpośrednim problemom, nie jako zastępca, czy wicestarosta, czy członek zarządu. W przypadku pana prezydenta dwóch zastępców. Trzeba po prostu wyjść i rozmawiać z ludźmi. Trzeba po prostu stawiać czoła wszystkim problemom i wyzwaniom. No, drodzy Państwo, to chyba wszystko. Aha, jeszcze mam jedną w tym przyjazdem, że mam taki też pomysł, drodzy Państwo, w kwestii bezpiecznego seniora. To jest dość ważna sprawa. Pan prezydent w nowej dekadzie o tym też pisze. Nie pisze tylko jak to zorganizować. Wiemy, że mamy dom seniora, który ma być, od dwóch lat słyszę, że będzie rozbudowywany. No, w nowej dekadzie będziemy mieć coś na wzór ZOL-u. To jest mój pomysł stworzenia całodobowej opieki dla starszych mieszkańców, tych zupełnie niewydolnych. Poprzez przeprowadzenie ich do jednego wspólnego miejsca na zasadzie hotelu z pielęgniarką całodobową, która będzie doglądała tych naszych niewydolnych seniorów. Jest taki pomysł, jest taka możliwość na bazie istniejącej infrastruktury, ale chciałbym powiedzieć o czymś innym, drodzy Państwo. Od dwóch lat spotykam się z naszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku i marzy nam się
Marzyło nam się, bo nam już nie zdążymy, marzyło nam się utworzenie powiatowego centrum wolontariatu. Mamy fantastyczną młodzież, która chętnie bierze udział w różnych akcjach. To Państwo widzicie kilka razy do roku. Nie udało się powiatowe, ja mam napisane w kontrakcie, to jest pomysł od Uniwersytetu, stworzenie miejskiego centrum wolontariatu. Co mam na myśli, drodzy Państwo? Mamy zaopiekowanego seniora w domu seniora do godziny 15. Mamy seniorów, którzy są wydolni lokomocyjnie, którzy są wydolni jeszcze umysłowo, ale mamy też takich seniorów, którzy są już coraz bardziej leciwi, coraz bardziej niewydolni lokomocyjnie. I takie miejskie centrum wolontariatu miałoby być pomocne przy bardzo prostych czynnościach. Przy zakupach, pomoc w sprzątaniu, w drobnych naprawach, w zrealizowaniu recepty, a ten wolontariat, który będzie powyżej 18 lat, oczywiście z dofinansowaniem Urzędu Miasta, czyli mam tu na myśli powyżej 18, czyli z prawem jazdy, zawiezienie do lekarza, zawiezienie do kolegi, do przyjaciela, do sąsiadki, zawiezienie na cmentarz, zawiezienie do biblioteki, po prostu taka prosta pomoc w przygotowaniu posiłku, poczytaniu książek dla seniorów, którzy mają problemy ze wzrokiem. Takie miejskie centrum wolontariatu na pewno powstanie, bo jest to pomysł mieszkańców, aktywnych seniorów, którzy twierdzą, że ten pomysł na naszych seniorów, tych mniej aktywnych, to jest bardzo dobry pomysł. Drodzy Państwo, ja mam tyle, ale jestem do dyspozycji, jeżeli Państwo macie jakieś pytania.